Mnóstwo Polaków straciło życie, abyśmy mogli odzyskać niepodległość i abyśmy mogli każdego roku w jakikolwiek dla siebie wygodny i wspaniały sposób czcić ten dzień i cieszyć się tą wolnością. Natomiast myślę, że te kwiaty oczywiście są symbolicznie składane pod tym pomnikiem, ale składamy te kwiaty i naszą pamięć teraz i bicie naszych serc wobec i ku czci i pamięci wszystkich żołnierzy i nieżołnierzy i cywilów i Polaków, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Witowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, składa dyrektor biura poselskiego posłanki Brygidy Kolendy-Łapuś, pan Andrzej Kowalski. Gorąco płonie świeca. Starosta powiatu, Kędzierzyńsko Kazielskiego, Małgorzata Tudaj. Prezydent miasta, pana Żwantuła, wraz z sekretarzem i zastępcą. Nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski. W 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć, rozdarta przez sąsiadów. 123 lata niewoli, 45 tysięcy dni tęsknoty za wolną ojczyzną. Dni cierpienia, nadziei i walki, upadków i wzlotów, więzienia, zesłania i emigracji. Tysiące bohaterów, tych znanych i bezimiennych. Miłość do ojczyzny wypełniająca serca Polaków, wzmacniana przez poetów, pisarzy, malarzy, naukowców. Ale co ważniejsze, miłość ta pielęgnowana była w każdej polskiej rodzinie, pod każdym polskim dachem, każdego dnia z tych tysięcy dni niewoli. 95 lat temu spełnił się sen niemal 5 pokoleń. To, za co ofiary życia złożyły tysiące patriotów, powstańców i zesłańców, stało się faktem. Polacy dzięki niezłomności i bohaterstwu wywalczyli wolność. W tym dniu, jak w żadnym innym, słowo ojczyzna obecne jest na ustach Polaków, nabierając znaczenia szczególnego. Bo tego dnia, 1918 roku, nasza ojczyzna uzyskała niepodległość. Ojczyzna. Jaką wartość ma dla nas dzisiaj? Czy potrafimy kochać nasz kraj? Co znaczy patriotyzm w dzisiejszych czasach? Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Józef Piłsudski. Odzyskanie niepodległości, które dzisiaj mamy przyjemność świętować, jest dla nas źródłem siły oraz satysfakcji, ale także przykładem i motywacją na rzecz naszego państwa. Niepodległość ta nie jest bowiem dziełem przypadku. Jej odzyskanie wymagało od naszych rodaków jedności, która nad partykularne interesy i przekonania przedłożyła zgodę w działaniu na rzecz wyższego dobra. Dążenie do jedności w działaniu jest dla nas dziś tak samo ważne, jak 95 lat temu. Wyzwanie to musimy podejmować niezależnie od istniejących między nami różnic światopoglądowych. Różnorodność winna być wartością i jest nieodłączną zasadą demokracji. Naród bowiem tworzą ludzie. Kilka dni temu w swojej skrzynce pocztowej w Senacie zastałem zaproszenie
od prezydenta Bronisława Komorowskiego na dzisiejsze uroczystości w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, najpierw przy grobie nieznanego żołnierza, a potem do udziału w marszu razem dla niepodległych. W dniach poprzedzających dzisiejsze święto prezydent naszego kraju wielokrotnie podkreślał, iż data ta stanowi wspaniałą okazję do tego, by Polacy się pogodzili, by wyciągnęli ręce w geście porozumienia między sobą, by porzucili odruchy nienawiści. W swoich apelach prezydent Bronisław Komorowski wzywał, by ten tak ważny dla naszej ojczyzny dzień świętować razem, świętować w sposób radosny. Nie pojechałem do Warszawy, jestem tutaj. Wybrałem kędzierzny kościół. To nie kurtuazja, to przemyślany, świadomy wybór. Tutaj, w tym mieście, scena polityczna wcale nie jest najspokojniejsza. Słyszymy o ostrej rywalizacji, o niezadowoleniu, konfliktach, ale co najważniejsze, przed tą dzisiejszą uroczystością nie słyszałem, nie dotarły do mnie żadne informacje na ten temat, by miało tutaj dojść do kilku pochodów, by jakaś grupa organizowała uroczystości dzień przed uroczystościami zasadniczymi poświęconymi tej rocznicy, by groziły nam tutaj dzisiaj jakieś polityczne happeningi czy uliczne rozruchy. Zebraliśmy się tutaj, by właśnie razem, bez względu na wyznanie, przynależność partyjną, a nawet bez względu na ocenę katastrofy podsumowańskiej, świętować 11 listopada, świętować razem. Czym twa ziemia? Mam ojczyznę. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę.